Od wczoraj w całym województwie wypadają kursy komunikacji miejskiej. W czwartek od rana nie zrealizowano ponad 100 kursów, a wiele połączeń dojechało z dużym opóźnieniem. Przez utrudnienia ucierpieli mieszkańcy Bytomia, Piekar Śląskich, Tarnowskich Gór i Katowic. Spóźniają się nawet do 20 minut i to utrudnia, zwłaszcza, że teraz często się muszę przesiadać. No i niestety nie pozwala mi to dojechać na czas. Spóźniają się, a odwoływane też się zdarzają. Zazwyczaj jeżdżą stąd właśnie, z stacji kurde Bytomskiej, a nie jeżdżą punktualnie, więc nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czemu się spóźniają. W piątek do późnego popołudnia nie odbyło się ponad 90 kursów. Największe utrudnienia występują na liniach kursujących w Katowicach, Chorzowie, Tarnowskich Górach i Bytomiu. Na przewoźników, którzy nie wykonają wymaganej liczby kursów, zostanie nałożona kara finansowa. Grozi im też zerwanie umowy, jak miało to miejsce w listopadzie, gdy ZTM zerwało umowę z dwoma przewoźnikami. Odwoływane kursy to rzecz niezależna od zarządu transportu metropolitalnego, często trudna do przewidzenia. Jest to zależne od bieżącej sytuacji kadrowej firm przewozowych. W momencie, kiedy takie informacje dostaniemy od tych firm przewozowych, to aktualnie je na bieżąco zamieszczamy na Facebooku. Podczas świąt komunikacja miejska będzie jeździła według rozkładu niedzielnego. Nie jest jeszcze wiadomo, czy w tym okresie odwołane zostaną jakieś kursy. Wszystkie informacje o zmianach w rozkładzie jazdy można znaleźć w mediach społecznościowych Zarządu Transportu Metropolitalnego.